To dziś mamy z Ludwikiem Siedlakiem zaplanowane nagrania podcastu. Podcastu Przekaz. Dzwonię do niego, ale nie odbiera. Ale może odbierze. Ludwik się połączył. A dziś jest 30 przed 1 maja, 30 kwietnia i idę się spotkać z kolegą vlogerem Kubickim. Haha. Ale jak na moje możliwości, to ja potrafię być bardziej spóźniony. Hasło. Masło. Cześć. Cześć. Po półtora roku vlogowania to mogły być jakieś, wiesz, te wyniki, co? No, a to jest właśnie dziwne, że niektórym bardzo szybko rośnie, a niektórym bardzo wolno. Bo to wiesz, trzeba robić content, taki, żeby szybko rosło. Jakbyś zrobił tutoriala na przykład, jak zabudować sobie schody w domu, nie używając stolarza, to myślę, że wiesz, tam tak jest śmeges. Tym oto sposobem radosna ekipa opuszcza biznes Link Zebra i udaje się na kawę. Jaki piękny samochód, proszę zobaczyć. No to jest dowód na to, że ten samochód jeździ 250 na godzinę. Wszystkie muchy się na nim rozbijają. No tak jak się w majówkę jeździ po Warszawie, to mogłoby się jeździć po prostu zawsze. Wczoraj, dziś jest w ogóle, Jezu, który jest dzisiaj? 2 maja i wczoraj skorzystałem z wolnego dnia, żeby trochę nadgonić sprawy vlogowe. 2 odcinki vloga zmontowałem, także niedługo się będą pojawiały, znaczy jak będziesz to oglądać, to one już tam gdzieś będą w YouTubie. Ale też dużo różnych fajnych rzeczy się przy okazji przytrafiło, bo na przykład z Marcinem Kubickim się widziałem. Bardzo sympatyczne spotkanie. I też coś tam nagraliśmy trochę o żywieniu z kolei u niego, także zajrzyj do niego na kanał, jeżeli cię interesuje kwestia żywienia i odchudzania i tak dalej. No, a teraz jadę sobie spokojnie do pracy. Trochę popracować w spokoju, bo przez to, że jest majówka, to w ogóle praktycznie nikogo nie ma w biurze i to jest super. To jest niesamowite, jak po prostu dużo można zrobić, jak inni ludzie nie przeszkadzają. Ja myślałem, że to nie ty. A to ja. To był Piotr. Piotr jest super. Piotr dużo nam pomaga tak życiowo. Ja teraz jadę sobie na lunch z Jankiem i z Piotrem, ale Janek jest na wakacjach, więc tylko będzie z Piotrem. Jadę na openera. A to, co jest bardzo fajne, to ostatnio widzę coraz więcej ludzi w mojej okolicy biegających, to znaczy, że informacja o tym, że bieganie jest super i pomaga w szczęśliwym życiu, się rozprzestrzenia. I to jest bardzo dobre. Bardzo się z tego powodu cieszę.